Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli, pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie. Pewien człowiek wyruszył na poszukiwanie świętości. Chciał się dowiedzieć, w jaki sposób zostaje się święty. Szybko zasięgnął opinii i rozpytywał między ludźmi, czy znają jakiegoś świętego. I owszem, ludzie szybko mu powiedzieli, że daleko na wschodzie żyje trzech mnichów, którzy uchodzą za świętych. Pierwszy z nich nic nie je i nie pije, a jednak żyje. Drugi z nich słynie z wypędzania złych duchów i na sam widok duchy nieczyste wychodzą z ludzi. A trzeci z nich słynie z wielkiej miłości zarówno do swoich bliźnich, jak i do swoich wrogów. Ów człowiek postanowił odwiedzić tych mnichów i zapytać, na czym polega ich świętość. Kiedy przybył do pierwszego, który nic nie jadł i nic nie pił, a jednak żył szczęśliwie, zapytał go: ojcze, powiedz mi, na czym polega twoja świętość? A on w odpowiedzi rzekł: pamiętam słowa Jezusa, które wypowiedział, gdy był kuszony na pustyni. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Umarłbym z głodu, bo moje ciało się go domaga, ale teraz, kiedy żywię się Słowem Bożym, pokarm ziemski jest mi niepotrzebny. Na tym polega świętość. Poszedł do drugiego, który słynął z wypędzania złych duchów, i pyta go: ojcze, na czym polega twoja świętość? A on odpowiedział: sam nic nie mogę. Zły duch jest potężniejszy ode mnie. Zresztą moje grzechy świadczą tylko przeciw mnie. Ale pamiętam o słowach Jezusa: w imię moje wyrzucać będziecie złe duchy. Przyjmuję to słowo jako prawdziwe. Dlatego na mój widok zły duch ucieka, bo nie boi się mnie, ale słowa, które głoszę. Na tym polega świętość. Wreszcie poszedł do trzeciego, który słynął z miłości, i pyta go: ojcze, na czym polega świętość? A on odpowiedział: świętość polega na tym, aby przyjąć słowo Boga, które mówi: będziesz miłował swego bliźniego
i będziesz modlił się za swoich nieprzyjaciół. Na tym polega prawdziwa świętość. Staram się tak czynić. Jestem przekonany, że Bóg mi wynagrodzi. Kiedy ów człowiek wrócił ze swojej podróży, napisał w swoim dzienniku następujące słowa: Świętość to nieustanna wiara w to wszystko, co powiedział Pan Jezus. Moi drodzy, dzisiaj, kiedy przeżywamy niedzielę biblijną, wydaje się, że po raz kolejny wracamy do istoty naszej wiary. Zresztą czytamy o tym w dzisiejszych czytaniach, kiedy to okazuje się, że wszystkie zapowiedzi proroków, psalmów, prawo Mojżesza zapowiedziało jedno – nadejście człowieka, jakiego świat nie widział. Chesterton mówi o nim – wiekuisty człowiek. Jego słowo ma moc i czasami zdaje się, że o tym zapominamy. Jeden z księży opowiadał kiedyś, że wiara rodzi się ze słuchania. Odwoływał się do słów świętego Pawła. Ale umacnia się wiara dzięki głoszeniu. I myślę, że jest to bardzo cenna uwaga. Wielu ludzi nie wierzy, bo tak naprawdę nie słyszy. Nigdy nie przyjęło za prawdziwe słów Jezusa. Ale nawet jeżeli przyjęli, to często wstydzą się głosić swoją wiarę. A taka wiara słabnie, bo tylko wiara głoszona umacnia się w człowieku. Pamiętam historię pewnej kobiety, która opowiadała, że starała się o stanowisko w korporacji, bardzo odpowiedzialne stanowisko. Siedziała na korytarzu, obok niej były dziewczyny dużo młodsze od niej, piękniejsze, z lepszym wykształceniem. I właściwie nie liczyła na to, że tą pracę dostanie. Ale kiedy weszła do gabinetu prezesa, on zapytał ją, jaki jest twój plan na życie? I ona w przypływie szczerości powiedziała tak, plan na moje życie ma tylko Bóg. Wierzę, że jest to najlepszy plan, jaki może mnie spotkać. Panie prezesie, być może te kandydatki, które tutaj czekają, mają większe kwalifikacje, są piękniejsze, młodsze, zdolniejsze, ale ja kocham swoją pracę, bardzo ciężko pracuję, ale też niczego nie planuję, bo wierzę, że Bóg ma plan. Dlatego błogosławię Cię, prezesie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Możecie sobie wyobrazić, jakie było zaskoczenie tego człowieka, bo przecież ona wcale nie wiedziała, czy jest człowiekiem wierzącym, czy nie. Ale on był pod tak wielkim wrażeniem jej szczerości i tego, że ktoś tak otwarcie mówi o swojej wierze, że powiedział do niej, wiesz co, dostaniesz tą pracę. Bo ja potrzebuję ludzi, którzy potrafią zrozumieć, że nie wszystko zależy od nas. Że dzięki wierze Ty przekraczasz wszelkie kwalifikacje. Ja jestem spokojny o to, że będziesz bardzo dobrym pracownikiem. I chociaż sam nie jestem człowiekiem wierzącym, to doceniam wartość Twojej wiary. Moi kochani, myślę, że szczególnie dzisiaj, kiedy przyznanie się do tego, że jest się osobą wierzącą, wiele kosztuje, nie możemy jednak zaprzestać głoszenia tego, co nazywamy naszą wiarą. Bo tylko dzięki temu będziemy naprawdę nasyceni pokarmem duchowym. Tylko dzięki temu zły duch nie będzie miał do nas dostępu, ale będzie uciekał na głos Słowa Bożego. A wreszcie dzięki Słowu Bożemu przekroczymy samych siebie. Będziemy miłować bliźnich więcej. Będziemy miłować także naszych wrogów, bo tak zapowiedział nasz Pan. Jezus Chrystus. Amen.